Marszał Kiewicz, Indekage.pl. Jesteśmy właśnie po konferencji przed galą Pelma 78, a jest ze mną jeden z bohaterów tejże gali, Adam Wikingi Biegański. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Na początku jednak chciałbym zapytać nie o tą galę, tylko o poprzednią i o pierwszą porażkę w karierze. Jakie to uczucie po serii 5 zwycięstw i po tym, jak ta kariera mknie naprawdę do przodu i coraz więcej organizatorów się do Ciebie odzywa, coraz więcej kibiców, fanów, a jednak nie udaje się tego zwycięstwa dowieść tak jakby sobie tego życzył, czy może nie masz nic sobie do zarzucania, no bo jednak przegrana na punkty to smakuje inaczej niż klepanie lub padnięcie na matę jak długi. Nie, no jasne, tutaj nie mam sobie nic do zarzucania, jedyne co zrobiłem źle, to nie wykonałem planu i też był troszeczkę błąd, że wzięliśmy tą walkę, zrobiłem 3 walki w przeciągu 2 miesięcy, tak, czyli to jest bardzo krótki odstęp czasu. Do drugiej walki zbijałem 10 kg w tydzień. Do Michała Pietrzaka, który był najbardziej wymagającym rywalem w dotychczasowej karierze, zbijałem też dużo kilogramów i nie wyszedłem do tej walki tak skupiony na planie, tylko po prostu wyszedłem, żeby zawalczyć. Ta walka była dobra, oczywiście tam nie dał rady mnie przywrócić Michał za bardzo, było dużo klinczu. Nie mam sobie w tej walce nic do zarzucenia, poza tym, że jednak nie byłem aż tak na niej skupiony. No teraz była długa przerwa, jestem głodny tego pojedynku. Byłem przygotowany też na koniec roku jeszcze, żeby zawalczyć, ale nie wyszło. Skupiliśmy się na tej walce, która jest teraz właśnie 29 marca o pas, także tutaj będę gotowy na pewno. Wielu zawodników mówi, że po tej pierwszej porażce dużo łatwiej jest się przygotować dalej. Wiadomo, na co trzeba zwrócić uwagę, co podciągnąć, bo po zwycięstwach tak naprawdę niewiele wiadomo. Wszystko idzie tak jak trzeba, nokautuje się, poddaje się rywali. Czy też uważasz, że ta porażka da Ci więcej niż te wszystkie zwycięstwa do tej pory, czy zupełnie nie? No myślę, że to jest dobry pogląd na to, tak? Że po tej przegranej się człowiek bierze za siebie. Na pewno miałem jakieś tam refleksje, żeby zrobić to lepiej. Ale ta przegrana też pokazała jakieś moje słabe strony, ale jednak pokazała, że tam wszystko jest na miejscu, tak? Że jest dobra obrona, za mało było tam ciosów, może za mało wymian akurat w tej walce, bo wiadomo, do każdego przeciwnika podchodzi się inaczej. No ta walka, z tej walki jestem najbardziej zadowolony chyba z całej kariery, bo pokazała mi jednak, gdzie jeszcze coś muszę podciągnąć. Także ta porażka taka przez decyzję tak naprawdę to nie jest jakaś tam porażka hańbiąca, chociaż żadna porażka nie jest hańbiąca, bo należy się szacunek dla każdego, co wychodzi, tak? Ale ta walka jednak z punktu widzenia tych walk moich wszystkich dała mi jednak do myślenia najwięcej. Byłem na gali w Wilanowie kiedyś. Bił się tam Karol Linowski, zaliczył nokaut, rywal padł na deski, naprawdę huk rozległ się po całej hali. Wy też tam się będziecie bić. Karol mało mówi, ale ma kowadło w łapie, jest dobrym zawodnikiem. Czy uważasz, że to jest najtrudniejsze wyzwanie na papierze, czy to w karierze, czy myślisz, że wcale nie i że już masz na niego remedium i wiesz, jak go pokonać? Nie no, spotykałem już w swojej karierze dużo mocnych zawodników, tak? Na pewno Karola mocną stroną jest mocne uderzenie, na pewno to też jest silny zawodnik, ale ja do każdej walki podchodzę tak samo, tak? Także nie ma dla mnie słabszy, lepszy, jak jest słabszy, to się nie przygotuje, czy sobie oleje przygotowanie, nie, ja jestem na sali codziennie, 2 razy dziennie, teraz troszeczkę te treningi zmniejszyłem na koszt regeneracji, ale i tak tych treningów robię w tygodniu około 10, także do każdej walki wychodzę mocno przygotowany, no a Karol jednak, jeżeli chodzi o te uderzenie, no to jest jego mocny atut, tak, on w tej ręce ma te kowadło, ale każdy o tym wie, tak. Tylko wiadomo, każdy o tym wie, a niektórzy po tym padają. Trzeba na to patrzeć i pod to się przygotowywać. Tak jak Mirko Krokop, każdy wiedział, że kopie w głowę, a każdy po tym kopnięciu padał, tak? Ale jednak nie jeden go pokonał, z dobrym planem da się wygrać z każdym, tak? Natomiast to pytanie brzmi, czy masz taką ambicję, aby spróbować wejść w wymiany z Karolem i jednak w jego płaszczyźnie, nazwijmy to, go usadzić, pokonać? Na pewno tak. Myślę, że ta wymiana będzie na walce, ale to ja zadecyduję kiedy. Dobrze. W takim razie dziękuję Ci bardzo, Adam, za wywiad. Na koniec jakbyś mógł zaprosić fanów naszych widzów, Twoich fanów, fanów PLMA na galę, która już 29 marca w podwarszawskim Wilanowie, czy w warszawskim Wilanowie. Nie no, serdecznie zapraszam wszystkich fanów ogólnie MMA na całej Polsce, na całym świecie, no bo tutaj będzie dużo,
dobrych walk, dużo dobrych zawodników, także emocje sportowe będą tam naprawdę w powietrzu, tak? Tak jest, myślę, że się dokładamy do tego. Oglądajcie, MMA wkracza do TVP, także jest to wielkie wydarzenie. Miejmy nadzieję, że sportowo również zostaną spełnione oczekiwania tylko fanów, ale również telewizji. Dziękuję Ci bardzo za czas. Dzięki bardzo.